Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Pograjmy Gothic Alduaru i od razu mówię, że nie wiem w co się pakuje, także wybaczcie mi jeśli ten mód będzie słaby czy coś. Modyfikację stworzyła polska drużyna moderska o nazwie Iltaru Team czy jakoś tak. Chyba głównym szefem takiej drużyny jest jakiś Leivark. Zobaczmy. No tak, czterech bezi, już mi się to podoba. Ale muzyczka nie jest najgorsza. Ale pewnie nie jest autorska, tylko wzięta z czegoś innego. Nie ma intro. Wow, są tu jakieś światła. Witaj w Gothic Altaru. Hej, jak ty się tu znalazłeś? Zresztą nieważne. Zgłoś się do Leivarka, naszego przydowódcy. Znajdziesz go w bramie wyjściowej. Co to za miejsce? Znajdujemy się na jakiejś wyspie w jakimś mieście. Nas niestety nie znam. Możesz mnie czegoś nauczyć, bo widzę, że nie gorzej wymachujesz mieczem. Mogę z tobą potrenować, byś był silniejszy. Pamiętaj, że siły nigdy za wiele. Zapamiętam. Co możesz mi powiedzieć o waszej organizacji? Przypłynęliśmy tu z Ogoriesti, a naszym przywódcą jest Leivark. Dzięki jego pomocy niedługo może wrócimy do naszej ojczyzny lub polegniemy tu w walce u jego boku. Pokaż mi, jak mogę lepiej posługiwać się kuszą. Możesz zawsze pamiętać, że strzelanie zależy również od siły wiatru. Zacznijmy trening. Okej, dobra, już widzę, że to jest jakieś to popytane. Rozdział pierwszy. Zagrożenie od strony zła. Wow. A koleś w ogóle walczy jak nowicjusz. Ciekawe. Jasne, spoko. Nie ma tekstury. Faktycznie tajemniczy. Leivark. Dobra. Tu pozbieramy rzeczy, bo widać, że tutaj nie ma systemu ten karania za kradzież, także możemy sobie tutaj... Jelorichidowa moneta. Oj, coś szczerze, to będzie piękny. Moja sakiewka, widzieliście? Ojej. Jelorichidowa moneta. Okej. Okay. Ciekawe. Leivark. Witaj, kim jesteś? Ech, życie tutaj jest ciężkie. Jestem dowódcą tego niewielkiego oddziału. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Bieda tu, aż piszczy. Pochodzę z Ogoriesti. Jestem królem owego kraju. Mam na imię Leivark, ostatni z dynastii Ninnych Headów. Dobrze, że nie skinheadów, więc co tu porabiasz? Przygotuję się do walki z siłami zła, tylko one mogą stawać nam na drodze. Co to za siły zła? Zło przyjmuje różne postacie, od człowieka po demona. Musimy się bronić przed tym cholerstwem. Mam do ciebie prośbę, zapytaj ludzi w obozie, czy nie potrzebują pomocy, jedzenia lub czegoś jeszcze. Jeśli im pomożesz, być może zostaniesz jednym z nas. Zatem ruszam w drogę. Masz dla mnie jakieś zadanie? Zgubiłem ostatnio gdzieś tutaj paczkę z żywnością. Mógłbyś mi ją odnaleźć? Byłbym bardzo wdzięczny. Oczywiście za znalezienie otrzymasz odpowiednią nagrodę. Zobaczę, co da się zrobić. Zatem ruszaj. Boże, ile tu jest byków! Ja pierdzielę, czemu tutaj nie było żadnego kolektora przy pomocy? Opowiedz mi, co tu się stało? Z tego, co mi wiadomo, mogę ci powiedzieć tylko tyle, że wszyscy mieszkańcy tego miasta zginęli w ataku jakichś stworzeń. Zegrała się tutaj ogromna bitwa. Kiedyś to miasto musiało tętnić życiem, a teraz wygląda jak spuchniały pień. Przynajmniej kufry się pozostały, lecz większość jest zamknięta. Co muszę zrobić, aby zostać jednym z was? Możesz zostać jednym z nas tylko wtedy, kiedy będziesz nam wierny całkowicie. Gdy nadejdzie owa pora, powiadomię cię. Ale cieszę się, że o to pytasz. Przyda nam się ktoś, kto będzie podróżował. Jakie są wskazówki co do okazania wierności? Możesz pomóc moim ludziom z pewnością, gdy im pomożesz, powiedzą, że okazałeś się godny. Dobra rada, spróbuję im pomóc. Tylko nie zadręczaj ich za bardzo. Oni nie lubią tego. Żegnaj. Ja pierdzielę, co za dialogi. Może nie są jakoś ten... paskudne, ale... Ja... Jeśli chcesz zapytać, czy możesz mi w czymś pomóc, to odpowiedź brzmi nie. Pomóż innym, ja sobie sam świetnie radzę. Nie są jakoś tak, jeśli chodzi o ten
jest jakieś wyjątkowo ułomne, ale po prostu te byki po prostu mnie załamują. A myślałem, że będzie 10 ekspa, dobra, trudno. Ogorientiański tekst. Altaru, gdy widzę altaru, serce mi się raduje, że w mych oczach blasku słońce mieni kulę. Ciemności i cienie pokrywają ziemię, życie bez życia, jak tu żyć bez ciebie. Dedykuję to mojej ojczyźnie, Sidrim. Aż trudno mi uwierzyć, żeby to było autorskie, ale dobra. Co jest jeszcze? Itari, to mój stary dziennik, zapisałem nim tylko jedno zdanie. Itari, pamiętaj, Itar jest dobry. Aha, dobra. No dobra, tu widzę, wszyscy są ubrani w zbroję łowcy smoków poza paroma wyjątkami. Strażnik jest bezimienny, więc nie ma co tutaj przychodzić. No, widać, że to jest po prostu, no widać, że to jest miasto Korini. Nowy Zen nie jest to, ale jest trochę przebudowany. Zawsze coś. W środku podzwania kilka monet. 25 sztuk złota otrzymałeś. No fajnie, mikstury lecznicze. Tutaj na stole jest paczka z bronią i wytrych. Wow, czyżby były zadania z paczką z bronią? Jak fajnie. A się nie mogę doczekać. No na razie słabo to wygląda. Nie trzeba tutaj chyba wam tego nawet mówić. Jeszcze jakiegoś laga dostałem. O. Jasny. Ciekawe, co to jest jasny. List od Itaru Team. Wow. No świetnie. Witajcie gracze naszego moda. Jeśli to czytacie, to oznacza, że właśnie zabieramy się na zatworzenie gotyki Itaru. Mam nadzieję, że nas wspomożecie. Nowa modyfikacja będzie kontynuacją tej, w którą obecnie gracie. Więc jeśli ta się wam spodobała, to nie zapomnijcie o... Pozdrawiamy twórcy moda Itaru Team. No dobra, świetnie. Kaja jest ten, czemu mnie ziemię przeniosło? Mój Boże, czy to naprawdę... Ja pierdzielę, ale tu teraz wymyślili... Jak mogło coś takiego być portalem? Powiedz, że mogę się stąd wydostać. Dobra. Całe szczęście, bo to by było przesada. Przecież takie miejsce nie mogło być przejściem do jakiegoś innego świata. No patrzcie, to przecież to jest tylko... To jest tylko... Ten... Deski za... No dobra, nawet nie będę tylko komentował. Pogadajmy sobie z NPC-tem o imieniu Head. Co słychać? Naprawdę chcesz wiedzieć? Codziennie to samo. Musimy ciągle siedzieć tu na tym zadupiu. Chętnie bym wrócił do Ogoriesti i napił się tamtejszego wina, a tutejsze jest złe. Nie, ale musiałbym wypić trzy razy tyle. Co myślisz o swoim dowódcy? Lejwarku? Nikt nie chce mu się sprzeciwiać. To urodzony przywódca. Jest najodważniejszym i najmocniejszym wojownikiem spośród nas wszystkich. Położyłby trola przez jedno ly na dwa ciosy. Kim on jest dokładnie? To wybranie z naszego boga Ogoriesta, dlatego za nim podążamy. Aha, czyli jest kraina o nazwie Ogoriestów, jest zakon Ogoriestów i jest bóg o imieniu Ogoriest. Dobrze. Mogę ci w czymś pomóc? Jak przyniesiesz mi 9 flaszek wina, to będę zadowolony. I może myślę o jakiejś nagrodzie. Ale leć, nie marnuj czasu, przynieś mi flaszki. Gdzie mogę kupić wino? U nas obojście raczej go nie dostaniesz, ale idź zobacz u Sitroga. Może jeszcze coś ma na składzie. Jasny. Fajnie. Świetny miecz. Nie oteksturowany, tylko sam model. Kim jesteś? Boże, to też jest twarz bezimiennego. Witaj, mam na imię Sidrogi, jestem tutejszym łucznikiem i łowcą. Jestem też handlarzem. Jeśli chcesz coś kupić, to zawsze wiesz, gdzie mnie znaleźć. Jesteś łowcą? Tak, lecz od niedawna przestałem polować, lasa zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Jak to niebezpiecznie? Za mało wilków, za dużo szkieletów. Nienawidzę tych bestii. Mam do ciebie prośbę, gdy spotkasz jakiegoś szkielota, to zabij go ode mnie. Oczywiście, o ile przeżyję spotkanie z nim i nie narobię w gacie. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać, jak się bezszeleśnie poruszać. Nie należysz do naszego działu, lecz mimo tego nauczę cię. Możemy zacząć, kiedy chcesz. Ma dwie butelki wina. Możemy kupić, okej. No tak, powiem wam... Że nada. Bardzo, na razie. Ale mamy Edwarda. Edward uratuje sytuację.
Ej, ty. Witaj. Co cię do mnie sprowadza? Jestem tutejszym magiem i alchemikiem. Szukam sobie miecza. Nie zajmuję się dozbrajaniem bezbronnych, lecz chyba znajdę coś dla ciebie, jeśli wysupłasz ze swojej sakiewki 25 stóp złota. Oto twoje złoto. Dobrze, przyda mi się. To dostanę broń? Jasne, to twoja nowa broń, dbaj o nią. Dostałem sztylet. Możesz mnie czegoś nauczyć? Wyglądasz jak mag. Mogę zwiększyć twoją magę. Jestem w naszym oddziale jedynym magiem. Ja pierdzielę, skąd oni wzięli te okrzycinki? Niepotrzebnie kupiłem ten miecz, ale może dostanę poparcie od niego w ten sposób, kto wie. Posążki. Stój, gdzie ty się wybierasz? Do górnego miasta? Ach, rozumiem, chcesz porozmawiać z ogrodnikami. Pamiętaj, by ich nie drażnić, bo naprawdę potrafią zrobić z kogoś siekane kotlety. Adretok. Co tu robisz? Żyję tu, ćwiczę oraz nauczam innych. Jestem zastępcą Lejwarka oraz jego bratem. Mam na imię Adrelok, mistrz walki jednoręcznej. Możesz im je podszkolić? Jasne, czemu nie? Lejwark nakazał mi trenować wszystkich, którzy będą w stanie walczyć z nadchodzącym złem. Czego dokładnie możesz mnie nauczyć? Uczę zręczności i walki bronią jednoręczną. Te dwie umiejętności zapewnią ci dostatnie życie. Panę do ciebie później. Co mogę dla ciebie zrobić, by zostać jednym z was? Dla mnie nic. Widzę po tobie, że jesteś warty zaufania. Opowiem się za tobą. Aha, okej. Okay. Spoko. Hej. Hej, ty. On też ma twarz bezimiennego. Hej, to są gobliny. Niczego tu nie znajdę. A tam jest prajerowy ścierwojad. Ho, ho. Znowu jedna z tych. Aha. Czuję, że to będzie jeden z zadań pobocznych, ale dobra. Pięknie nam poszło. Teraz co ja to wziąłem od niego? Dobra dusza, zła dusza. No ciekawe. Ciekawe, co to w ogóle będzie. Są tu jeszcze jakieś potwory? Są tu jakieś gobliny, słyszę. Ej. No nic, zobaczymy. Przejdziemy tego moda, myślę. Chyba, że okaże się tak bardzo głupi, że nie będzie warto w niego grać, ale... Głowy i zwierzyna, to co, darujemy czytanie tego, wszyscy doznają z gotika. No, pousuwali tutaj kufry z tych domów bogaczy. Poczytajmy książkę znowu. O, to też już czytałem.
Znaczy też, no to akurat czytałem przed chwilą i to się trafiło, że... Gdzie tu kufer? Super. Chwila. Coś ty za jeden. Uczę się walki jednoręcznym orężem, a także trenuję umiejętności magiczne oraz nauczam innych. Jeśli chcesz, mogę ci pokazać, jak lepiej trzymać miecz, bo wyglądasz na dość zielonego. Jest tu coś ciekawego do oglądania? Owszem, mamy tu piękny ratusz tylko dla nas, nikt inny tu nie zagląda. Czasami przychodzi tu Sitrok, handlarz z obozu sąsiedniego. Kupi u nas trochę zaopatrzenia i zawsze wraca do siebie. Okej, okay, czyli innymi słowy... Jest jedno miasto i już są dwa obozy. Ciekawe. Jak w tym opisie ten moda na Gothic Starterze było napisane, że to są trzy obozy, to co, wszystkie trzy będą ten? W jednym mieście to było ciekawe. Mamy 5 win. On chciał 9 chyba, więc to jest tak, że on mówił, że musi 3 razy więcej wypić, żeby się upić, więc według wina ogirytańskiego, czy to co się tam nazywa, wystarczyłoby mu tylko 3 piwa, wina, żeby się upić. Ciekawe. Wow, a tu jest w ogóle pusto. Posąg Ogoriasta. Dom Valentina jest pozbawiony ten ukrytej ściany. Znam się na otwieraniu. O proszę, weź jakiś kufer, co trzeba otworzyć ten wytrychem. Którego mamy tylko jedną sztukę, tak swoją drogą. Dziwna ryba, ta ryba dziwnie wygląda. O, mamy 3 wytrychy, wow. Co jeszcze tutaj? No, świetnie, 2 butelki wina. Chyba już mamy te 9 sztuk. Nie, mamy 7 dopiero. Kurde. Więzi magii. No, może to przecież źle przeczytałem. Nie, więzi magii. Księga jest pokryta dziwnymi runami. Więzi magii. Magia jest mocą świata, tylko wybrańcy mogą skłębić jej wiedzę. I znowu za dużo przecinków. Ja pierdzielek. Gdzie byście mieli ludzie korektora? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No proszę. Wyspa, no i to jest niby świadczy o tym, że jesteśmy w Korinis teraz, na to wygląda. Hmm.
Ciekawe, czy to zostało przypadkiem zostawiony ten klucz, czy celowo. Nie wiem, dowiemy się pewnie później. Znaczy skrzynia dla klucz. Dokładnie rzecz biorąc, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Teraz udamy się do domu sędziego, znaczy czegoś, co jest było z domem sędziego. A teraz w sumie nie wiadomo, co z tym jest. No ale jest pusty. Można wsadzić księgę. No znowu dostaliśmy 25 expa, fajnie. Z nim gadałem, prawda? Czy nie? Tak. Hej. Jak leci? Ach, daj mi spokój. Jak leci? Ach, daj mi spokój, dobra. Czyli rozumiem, że druga główna gildia tutaj to jest ogrodnik. Ciekawe. Okej, spoko. Dobra, teraz pogadamy sobie z tutaj szefem najwidoczniej, który jest ogrodnikiem. Nie ma tu paczek z bronią? Nie, ale jest regał na książki. Możemy jeszcze sprawdzić go. Prawo wyspy. O, kolejna paczka z bronią, jak świetnie. Boonrise. Hej, ty! Co tu porabiasz? Uczę się magii, walki oraz alchemii, ale nie powinno cię to obchodzić. Idź już sobie. Dobra. Rain. Kim jesteś? Jestem ogrodnikiem, sadzę zioła. Że nie jestem zwykłym ogrodnikiem, mam też zdolność magii. Nazywaj nas po prostu magicznymi ogrodnikami. Dowodzisz tu? Jeśli chodzi ci o sprawowanie władzy w naszej społeczności, to tak. Czym się zazwyczaj tu zajmujecie? A jak myślisz, czym może zajmować się ogrodnik? Opiekujemy się naszymi świętymi ziołami oraz zapisujemy całą magię ziół na zwojach lub runach. Żegnaj. Mogę ci w czymś pomóc? W zasadzie to chyba tak. Przynieś mi 10 esencji leczniczych, co mi potrzebne do wytworzenia nowego rodzaju piwa. Dlaczego te esencje są tak ważne? Nie czas teraz na pytania, przynieś tę miksturę. Skąd się tu wzięliście? Po prostu przybyliśmy tu z dawnej kolonii karnej, leżącej niedaleko stąd. Wkroczyliśmy tu do górnego miasta i to, co zobaczyliśmy, tak nas przeraziło, że niektórzy prawie narobili w gacie. Górne miasto było wysłane trupami paladynów, magów oraz tamtejszych obywateli, a gdzie niegdzie można też było zobaczyć truchło orka. Lecz chwilowo jest tu spokojnie, dlatego tu mieszkamy. Chciałbym do was dołączyć. Ty do nas? Nie ma mowy, wyglądasz jak złodziej i bluźnierca. Lecz pozwolę ci zostać jednym z nas, gdy będziesz tego godzien. Czego mogę się spodziewać, dołączając do was? Możemy nauczyć się naszego fachu, czyli magii. Brzmi ciekawie. Ale chwilowo, to ty możesz sobie co najwyżej pomarzyć o magii. Niech cię chroni Ogor jest. Hej, ty! Jak się tu żyje? Nie, jest najgorzej. Dzięki mojej umiejętności alchemii przynajmniej się nie nudzę. Rain ciągle jest zajęty szukaniem czegoś tu i tam, bo zawsze znajduje sobie coś do roboty. Skąd bierzecie zapasy żywności? Wytwarzamy, zazwyczaj magią. Nie przeszkadza wam, że nikt was nie odwiedza? Nie, całe szczęście, że nikt tu nie przychodzi, bo gdyby mnie ktoś zdenerwował, osobiście pokazałbym mu, gdzie raki zimują. Wolimy wieść samotne życie, jest o wiele bezpieczniejsze. Niech, dobra. O, chyba będziemy mieć tych 9 win, tak?
Hura! Nawet 11, jej! Nie znam się na otwieraniu. Spoko, zamków. Rozumiem. Nawet 12, kurde. To żeśmy nawet przygieli. Wiedziałem, że mu się nie uda wszystkich krwawych pucharów schować. Wiedziałem, ha. To co, zaniesiemy naszemu koledze ten? Winko. Het, dobra. Oto twoje flaszki. Już czuję ten zapach, ale dzisiaj będziemy balować. Hehe, jeśli chcesz, to zamiast mogę ci nauczyć otwierania skrzyń. Znasz się na tym dość dobrze, masz też trochę złota, jego nigdy nie za dużo. Naprawdę dużo. Chwilowo więcej nie mam, już od dawna nie obrabiałem żadnych kufrów. Pokaż mi jak... Aha, dobra. Jeszcze. Chcę zostać jednym z was. Chcesz, bym poświadczył odwagę lojalności do nas, tak? Dobrze, więc zrobię to, lecz załatwisz mi 3 paczki z żywnością. Wyglądasz, jakbyś dużo podróżował. Pewnie znajdziesz gdzieś jakieś. Powinnaś rozejrzeć się obok miasta. Gdzie dokładnie? Tam, gdzie produkują żywność. Spróbuj poszukać paczek na okolicznej farmie. Tak zrobię. Aha, jeszcze 10 expo mi brakuje na zapech. Nie znam się na. Dobra, to może nie ma sensu eksploatacji dalej. O, kolejna paczka z bronią, fajnie. Szkoda, że nie dał questa na szukanie paczek z bronią, ale to jest swoją drogą. No to pójdziemy w kierunku tej farmy. Pięknie. Możemy nauczyć się otwierać zamki, fajnie. Pokaż mi, jak mogę otwierać zamki, tak więc. Kręcząc przy zamku, należy łagodnie obrócić wytryk w lewo i w prawo. Jeśli obrócisz go zbyt szybko lub zbyt mocno, złamie się. Jednak z czasem nabierzesz wprawy w posługiwaniu się tym narzędziem. Świetnie. Ej, to jest jakaś flaszka. Faktycznie. A stąd brałem? Tak. To chodźmy tam z powrotem na górę. Co jeszcze bym pamiętał, gdzie dokładnie były te skrzynie, ale to jest chwila roboty. Tutaj nie. Tutaj też chyba, jeśli dobrze pamiętam. A, jest tu coś, zaraz zobaczymy. Mhm. Okej.
Okej. To lecimy dalej. Nie, tu nic nie ma. Ten koszary paladynów, czy jakby to tam nazwać, to możemy sobie olać, bo tam była tylko skrzynka na klucz, bo to pamiętam. Sprawdzimy sobie dom sędziego. Tutaj też nic nie ma. No, no chyba coś w siedzibie gubernatora, bo jakaś skrzynka, jeśli dobrze pamiętam, także możemy sobie ją wziąć. Aha, dobra. 7 czy tam 8 razy w prawo jest skrzynia otwarta jak coś. Dobra, to teraz jeszcze zostały tam te drugie pozostałe budynki, ale nie wydaje mi się, że tam coś jeszcze było. Nie, tam na pewno nie. Możemy jeszcze sprawdzić dom Fernanda, ale tutaj też chyba nie. Nie, tutaj też nic nie ma. O, to jest skóra wilka, nawet nie zauważyłem. Myślałem, że będzie może chciał. Zada jednak jakieś zadanie, ale chyba nie ma na co liczyć. Tu jest jak. A, to jest Seedrock. Z nim gadaliśmy, prawda? Tak. No i zostaliśmy na razie, wykonaliśmy na razie dwa zadania, że możemy pędzić dalej, ale to wszystko, moi drodzy, już w następnym odcinku, w tej jakże emocjonującej, ambitnej, niesamowicie napisanymi dialogami modyfikacji, także do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, cześć!